Potrzebne będą kompresy jednorazowe, myjka jednorazowa, loton do twarzy, tonik, krem do twarzy, patyczki higieniczne, podkład jednorazowy, ręcznik, miska z ciepłą wodą i płatki higieniczne. Podejdź do łóżka chorego i poinformuj go, co zamierzasz zrobić. Odbezpiecz barierkę łóżka od swojej strony. W miarę możliwości ugnij nogi chorego. Ściągnij rękaw koszuli, zaczynając od ręki bliższej. Zachowując jego intymność, podwiń koszulę na plecach. Przełóż koszulę przez głowę. A następnie zsuń koszulę z ręki dalszej. Jeżeli u chorego występuje niedowład połowiczy, ściąganie koszuli zacznij od ręki zdrowej. W ten sposób przygotowujemy chorego do pielęgnacji całego ciała. Zabezpiecz poduszkę chorego podkładem jednorazowym i ręcznikiem. Do każdej czynności pielęgnacyjnej użyj rękawiczek. Zaczynamy pielęgnację od mycia oczu. Namocz kompresy w wodzie i przetrzyj oczy chorego od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego. Za każdym razem użyj nowego kompresu. Delikatnie osusz oczy ręcznikiem. Następnie myjką nasączoną specjalnym lotonem umyj policzki, czoło, uszy, szyję i kark. I osusz te części ręcznikiem. Do przemycia twarzy możesz również użyć toniku, który używa chory. Na koniec użyj kremu.